Polscy Muzycy. Audycję prowadzi Zjawa Blues. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zwykle tak pełnym krzyku, wszystko zamilkło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże mój, na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tyś samochodem przybył raz, a koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona, przez mgłę widziałam razem was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz o tym przecież ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że biedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże mój, na rynku cały lud, a na mnie błyszczy biały
weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kocha cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Dobry wieczór, moi kochani, sobota, upalna sobota, u mnie 35 stopni w tej chwili. Pewnie spędziliście cudownie sobotę, więc teraz usiądźcie sobie wygodnie, przygotujcie coś do wypicia i posłuchajcie, jak będzie dzisiaj. Witam wszystkich słuchaczy, witam tych, którzy ze mną się już przywitali. Witam Anię Oratowską. Aniu, bez przerwy serce na dłoni dla ciebie i dla mojego zespołu, kochanego RT. Witam naszych szefów, witam Iwonkę i Janka. Oni również witają wszystkich słuchaczy i naszego dzisiejszego gościa. Ci, którzy się nie przywitali, mogą to zrobić, mianowicie na trzy sposoby. Pierwszy to oczywiście wynalazek, który już podobno jest w zapomnieniu, ale niektórzy twierdzą, że powraca do łaski GG. Numer radiowego GG jest na stronie głównej radia, ale ja wam go także podam. 16 756 01. To jest jeden ze sposobów. Drugi to na tej samej stronie radia u góry jest taka zakładka pozdrowienia. Wystarczy kliknąć w nią, pojawią się dwie kreseczki, jedna krótsza i tam wpisujemy swoje imię, druga dłuższa, wpisujemy treść wiadomości, ona będzie opublikowana na stronie radia. Ja oczywiście będę próbowała je odczytywać, jeżeli mi się uda wszystkie, to zależy jak bardzo będziecie aktywni. Przypominam, że jedynie nie odczytuję informacji wtedy, kiedy trwa rozmowa, bo rozmowa jest nagrana wcześniej. Trzeci sposób to na Facebooku jest strona audycji Iwona Granaszyk i tam pod plakatem zapraszającym dzisiejszego gościa można również pisać, rozmawiać ze sobą, komentować, zadawać pytania. Ja również będę próbowała się do nich ustosunkować i wam przekazywać. Moi drodzy, zanim opowiemy o tym, kto dzisiaj będzie gościem naszej audycji, to musimy sobie przypomnieć, jak to było tydzień temu. Tydzień temu 105. audycja, jest to 6., jak ten czas pędzi, niedługo będzie 200. może. A tydzień temu był Rafał Hirohirowski, lider zespołu KSW, dziennikarz, poeta, kompozytor, autor tekstów. No, człowiek bardzo interesujący. Jak gra i śpiewa Hiro, jaki jest jego zespół KSW? A no to przypomnijmy sobie jednym nagraniem. Zapraszam. Nagle urodził cię i tak po prostu był. Matka opadła z sił, ojca porwały psy. Co zrobić, taki los na klatę przyjął to i połknął wszystkie łzy, serce przestało bić. Tymczasem z nieba leciał gwiezdny pył, skoncentrowaną noc rozpraszał świt, pogadałbym, a Staszek dziadek pił. Do szkoły poszedł i na lekcjach wciąż się bił. A potem włóczył się wieczorem szkło i dym.
nie skończył szkoły i na bakier z prawem był. Nikt nie zapraszał go, no więc na krzywy ryj. Tymczasem z nieba leciał gwiezdny pył. Skoncentrowaną noc rozpraszał świt, pogadałbym, a Staszek dziadek pił. Wszystkie łzy, serce przestało bić. Popnął wszystkie łzy, w końcu opadł z sił. I wtedy spotkał ją, ona została z nim. I bardzo kochał ją, i patrzył w oczy jej, i mocno trzymał ją, a ona jego też. I nagle co za pech, ona puściła się. Było, moi drodzy, tydzień temu Rafał Chirowski, a dzisiaj będzie kolorowo, różnorodnie i nie zawsze z naszym gościem będę się zgadzała. Naszym gościem jest, no właściwie legenda polskiej piosenki, Danuta Stankiewicz. Kochana Danusia, Danusiu, jeżeli nas słyszysz, a masz problem z tymi komunikatorami, to po prostu pisz SMS-y, żebym wiedziała, że z nami jesteś, a myślę, że jesteś, więc witam cię bardzo, bardzo szczególnie. Moi drodzy, to kobieta kontrowersyjna, kobieta, o której mówi się różnie. Jedni ją kochają, inni mają jej różne rzeczy za złe, ale jednego nie może tutaj zabraknąć. Jest najbardziej wykształconą wokalistką w Polsce. Jak śpiewa, co o niej mówili, co o niej mówili, właśnie, to jest ważne. Ja sobie pożyczyłam taki kawałeczek tego, co mówiono kiedyś o Danusi Stankiewicz, ale myślę, że wiele się tutaj nie zmieniło i mówią o niej tak dalej, albo nawet jeszcze lepiej. Więc posłuchamy, co mówiono o Danusi Stankiewicz, a potem jeszcze posłuchamy, jak Danusia śpiewa i jak interpretuje piękne, znane wam zresztą teksty. Zapraszam. Zawsze robi, co chce, gdzie chce i z kim chce. Artystka niepokorna, wokalistka o wyrazistej barwie i równie wyrazistym wizerunku. Niektórzy mówią, że Danusia to nawet chyba nieboszczyka by obudziła swoją energią. To jest gejzer energii, temperamentu. To wyróżnia absolutnie ją wśród wszystkich. Artysta musi być charakterystyczny i ona o tym wiedziała najlepiej. Czasami takie mocno pomalowane usta, zdecydowany krok. Naprawdę wspaniała pani. Przyjdź, przyjdź, przyjdź.
zrobić? Danuta Stankiewicz to artystka wszechstronna, która nie boi się muzycznych i scenicznych wyzwań. Świetnie sobie radzi w programach dla dzieci, świetnie w programach dla młodzieży, świetnie dla dorosłych, świetnie dla XX dorosłych, czyli w takich programach, powiedziałbym, Różowa Landrynka, prawda? Czy w programach religijnych. W swoim dorobku ma 22 solowe płyty, ponad 300 studyjnie nagranych piosenek i blisko 10 tysięcy koncertów na całym świecie. Skrzypku na dachu, smutny skrzypku mój. Artystka i piosenkarka, która się niczego nie bała. Może dlatego, że była świetnie wykształcona muzycznie, artystycznie i dlatego piosenkę traktowała jako pewną całość, jako pewną również prezentację teatralną. Scena to jej żywioł, a każdy kolejny koncert tylko to potwierdza. Katarzyna Łęcka, Polonia 24. Pamiętam temu 20 już lat, gdy szłam w daleki, nieznany świat. Me oczy były tak pełne łez, kiedy żegnałam rodzinny byt. Miasteczko Bełc, kochany mój Bełc, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. Oj, 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 Bełc, kochany mój Bełc, ach, ileż to razy chcę o nim pomarzyć, o szczęściu śnić. Wspomnienia jasnych lat minionych, choć tak mi drogie są, biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną. Miasteczko Bełc, kochany mój Bełc, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój. Dziś, gdy wróciłam, nie poznał mnie nikt, miłego nie ma i dom mój znikł. Powitał tylko mnie obcy zgiełk, więc tyżeś to mój dawny Bełc. Miasteczko Bełc, kochany mój Bełc, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. Oj, 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 Bełc, kochany mój Bełc, ach, ileż to razy chcę o nim pomarzyć, o szczęściu śnić. Wspomnienia jasnych lat minionych, choć tak mi drogie są, biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną. Miasteczko Bełc, kochany mój Bełc, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. I znów stąd idę, jak poszłam już raz, me serce w piersi jak ciężki głaz. Nie znajdę nigdy ojczystych stron i tęsknić będę aż po zgon. Miasteczko Bełc, kochany mój Bełc, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. Oj, 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 Bełc, kochany mój Bełc, ach, ileż to razy chcę o nim pomarzyć, o szczęściu śnić. Wspomnienia jasnych lat
minionych, choć tak mi drogie są. Biedne serce me stęsknione boleśnie ranią i tną. Miasteczko Bełc, kochany mój Bełc, maleńka mieścina, gdzie moja rodzina i dom mój był. Danuta, przepraszam, Danuta Stankiewicz tak właśnie śpiewa, tak o niej mówiono. Myślę, że te cyfry uległy już zmianie, jest ich, są wyższe o wiele niż te tutaj. Ja witam Krzysia Lewickiego, witam Krzysia Karasińskiego i witam jeszcze tych, którzy tutaj do nas do audycji doszli. Moi drodzy, jakby się wam coś stało, nie słyszelibyście mnie, zawiesiłoby się radio, to proszę albo odświeżyć stronę, albo zalogować się do radia jeszcze raz, bo to radio internetowe, a ja wiem, że w różnych miejscach są burze i różnie to może być. U mnie na razie wszystko jest doskonale i mam nadzieję, że tak będzie. Danuta Stankiewicz, kolorowy ptak, widzieliście na plakacie, ona chodzi ubrana kolorowo, ona się wyróżnia z tłumu, to jest kobieta, która wie czego chce, wie do czego dążyła i osiągnęła. I wreszcie jest to kobieta, która chyba jako jedyna w Polsce głośno i wyraźnie mówi: jestem szczęśliwa. To cudnie, że jeszcze tacy ludzie potrafią być. Poza tym ma taką energię niesamowitą, takie dobre fluidy, że można by było z nią rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać, no ale czas antenowy jest ograniczony, więc ile mogłyśmy, tyle rozmawiałyśmy. Nie będę przedłużała, nie będę gadała, bo nie ja tu jestem bohaterką, a Danuta Stankiewicz. Proszę Państwa, przed Państwem moja rozmowa z Danusią, ale jeszcze jedna uwaga. Usłyszycie natarczywy dźwięk dzwonka. To nie u Was, to dzwoniono u Zjawy Blues. Niestety nie dało się tego dzwonka wyciszyć, więc proszę nie zrywać się z miejsc i nie otwierać drzwi. No to cóż, kochani, Danusia Stankiewicz, jej cudowne przemyślenia, jej cudowne interpretacje znanych wam tekstów. Zapraszam. Jest taki jeden piękny pan, którego dosyć długo znam. Niestety tylko z telewizji. W programach występuje stu, słodycze płyną z jego ust. Już tyle razy mi się przyśnił. I oto dzisiaj, co za traf, udałam się na wernisaż, gdzie on się zjawił osobiście. Zatrzymał na mnie dłużej wzrok, ale z nim było jakieś dno. Taka modelka, byle co. Ach, wernisaż, ach, wernisaż. Ach, co za pejzaż, jaki akt. To Paryż wiosną, każdy wie. A tam Wenecja, to nie w mgle. Ach, wernisaż, ach, wernisaż. Tu każdy się na sztuce zna. Dokoła high life i bon ton, a mnie obchodzi tylko on. Oglądam go od stóp do głów, ma taki redaktorski luz i buty marki Salamandra. Na próżno ten kobiecy tłum otacza go jak paspartu. Moja nadzieja jest uparta. Na tej wystawie to jest błąd, nie ma obrazu ja i on. Gdzie ta miłosna telepatia? Jak spojrzy na mnie drugi raz, to chyba dam mu jakiś znak, żeby zrozumiał, że to ja. Ach, wernisaż, ach, wernisaż. Ach, co za pejzaż, jaki akt. To Paryż wiosną, każdy wie.
a tam Wenecja tonie w mgle. Ach wernisaż, tu każdy się na sztuce zna. Dokoła high life i bon ton, a mnie obchodzi tylko on. Jak spojrzy na mnie drugi raz, to chyba dam mu jakiś znak, żeby zrozumiał, że to ja. Ach wernisaż, ach co za pejzaż, jaki akt. To Paryż wiosną, każdy wie, a tam Wenecja tonie w mgle. Ach wernisaż, tu każdy się na sztuce zna. Dokoła high life i bon ton, a mnie obchodzi tylko on. Ach wernisaż, ach co za pejzaż, jaki akt. To Paryż wiosną, każdy wie, a tam Wenecja tonie w mgle. Ach wernisaż, tu każdy się na sztuce zna. Dokoła high life i bon ton. A dzisiaj dla mnie szczególna audycja, bo oto przyszło mi się zmierzyć z ikoną, z legendą polskiej piosenki, z szaloną kobietą, kolorowym ptakiem, jednym słowem, z Danutą Stankiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, Iwonko. Bardzo Ci dziękuję za taką piękną zapowiedź, a jednocześnie pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, miłośników Twojego radia, Ty i ja. A powiem Państwu, że Danusia jest chyba jedyną osobą, która głośno i wyraźnie mówi: jestem szczęśliwa. Jesteś szczęśliwa? Bardzo. Bardzo, bardzo. Wydaje mi się, że przez całe moje dotychczasowe życie udało mi się zrealizować wiele moich takich marzeń, które były zawsze charakterystyczne dla pewnego etapu mojego życia. Także udało mi się i chciałabym w dalszym ciągu to kontynuować, w tym trzecim etapie mojego życia. No, Danusiu, dużo nasłuchałam się Ciebie, dużo naczytałam, przypomniałam sobie, jak to było. Nie zmęczyłam się, wręcz przeciwnie. I przypomniałam sobie, jak to było, bo w moim domu Danuta Stankiewicz była obecna obok Ireny Santor i wielu innych. Dziękuję bardzo. I to, tego słuchali moi rodzice, właściwie moja mama, bo ojciec nie bardzo muzyczny był. I dlatego chciałabym Cię poprosić, Danusiu, żebyś nam opowiedziała o Twoim domu rodzinnym. Jaki on był, jak Cię ukształtował, co z tego domu przeniosłaś do swojego życia? Powiedziałaś w ogóle o tym szczęściu. Ja naprawdę jestem szczęściarą, ponieważ ja miałam naprawdę wspaniałych rodziców. Pierwsza rzecz to to, że miałam ich prawie pod setkę. Moja mama miała 97 rok, jak odeszła, tata 98, więc sobie wyobraź, a ze sobą byli razem 65 lat, więc naprawdę może być to wzorzec do naśladowania, że są jeszcze takie małżeństwa, które potrafiły w tyle lat być ze sobą na złe i dobre. I ja po prostu jestem szczęściarą, dlatego że mając tak cudownych rodziców, którzy w ogóle byli pedagogami z wykształcenia, po prostu dawali mi możliwość rozwoju w tym kierunku, co mnie interesowało. I pamiętam taki dzień, kiedy oni mnie zapytali: a co ty byś chciała robić, córeńko, moja droga, w przyszłości? A ja mówię: a ja będę artystką, będę śpiewać, tańczyć, recytować. A oni powiedzieli: ojejku, ale czy my będziemy w stanie ci jakoś pomóc? Jednak moi rodzice mi bardzo dużo pomogli, ponieważ pozwolili mi się kształcić w tym kierunku. Choć może to nie jest takie teraz modne, ale dzięki temu, że miałam stworzone warunki i mogłam się uczyć, więc jeszcze do niedawna mówiłam, że niestety skończyłam studia muzyczne, średnią i wyższą muzyczną, a nawet studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w dziedzinie dotyczącej
właśnie muzyki, sztuki, tych ludzi, którzy w jakikolwiek sposób są związani ze sztuką. I muszę ci powiedzieć, że jest to cudowna rzecz, spotykać na każdym etapie swojego życia fajnych ludzi i mieć wielkie wsparcie psychiczne moich rodziców. No właśnie. Zawsze najwięcej i najbardziej mocno przeżywałam koncerty, na których oni się czasami pojawiali. Największą zawsze wtedy miałam tremę. Mhm. I Danusia, mając 7 lat, zdecydowała, będę śpiewać. Biegałaś z tym czymś, nie wiem, z dezodorantem, udawałaś mikrofon, śpiewałaś. Ach, słuchaj, ja nawet moi rodzice w wieku 5 lat, jeszcze zanim mnie zapytali, bo oni zapytali mnie w wieku 7 lat, ale już w wieku 5 lat potrafiłam nawet organizować śluby. Jak zapytano mnie, ile razy byłam rzadko, to powiedziałam, że 2 razy byłam. Pierwszy raz w wieku 5 lat, kiedy zorganizowałam całe przedstawienie, moi rodzice oglądali z góry, z okna, jak ja zorganizowałam. Wiem, że miał na imię Mirek, ale reszta już jest w niepamięci. Jak wyglądało to moje przedstawienie, łącznie ze śpiewaniem. Ale to dobrze, że Mirek 5-letni się zgodził na taki ślub, wiesz. Ale słuchaj, tak, bo to była taka naprawdę wspaniała miłość, jakieś pierwsze moje uczucia, emocje i pierwsze motylki, które latały w moim brzuszku. No dobrze, Danusiu. I chciałabym się dowiedzieć, no bo mama podśpiewywała, tata też podśpiewywał. To jakiej muzyki słuchaliście w domu? Słuchaj, to co oni w tamtych czasach. Po pierwsze, ja głos mam w ogóle po mamie, nawet do 18 roku życia, bardzo często nas mylono, jak do mamy dzwonili. Ja mówię, że jestem jej córką, a moja mama uwielbiała śpiewać. Wszystko, co było możliwe, to śpiewała. A tata również śpiewał i chodziliśmy po... Tata często chodził. Zresztą, ja ci powiem, to było to, co było wtedy, słuchało się tego, co puszczało się w radiu, więc właśnie Irena Santor, właśnie Jurek Połomski, to są takie wspaniałe pokolenia ludzi, którzy tworzyli tą wspaniałą piosenkę naszą polską. Jak to się mówi, w całości, od początku do końca. To jest w ogóle, tego się nie da nawet, wiesz, opowiedzieć. To jest to, czego, mówię szczerze, troszeczkę mi brakuje w obecnych czasach i tej melodyjności, więc wszystko, co było możliwe, a wiesz, no z reguły było jedno radio, była jedna telewizja, więc oglądało się wszystko to, co było możliwe. Były festiwale przecież, prawda? Ale oczywiście, tak. Zresztą ja pamiętam, byłam laureatką piosenki radzieckiej. Zdobyłam srebrny samowar w 1974 roku. I ja pamiętam taki dzień, ja byłam tak szczęśliwa, słuchaj, bo dostałam pierwszy radiomagnetofon w prezencie. Pierwszy magnetofon szpulowy. 2 wycieczki do Związku Radzieckiego. Słuchaj, ale ja pamiętam taki ten dzień, jak przyjechałam z tym wszystkim, z tymi nagrodami do domu, a mój tata powiedział, córeńko, pamiętaj, że za rok tę samą nagrodę srebrny samowar dostanie ktoś inny. I wiesz, i powiem ci, że do dnia dzisiejszego to mi bardzo utkwiło. Rzeczywiście, no wiesz, to jest tak, było wtedy tak zwane 5 minut, że byłam tą laureatką, więc byłam wykorzystywana w różnych koncertach, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, tych laureatów, którzy w piosence radzieckiej brali udział. No i dobrze, i lata 67-69 to nie druhna, a jednak gawęda. Słuchaj, ojejku, poczekaj, ja tu przygotowana. Zawsze jestem przygotowana. Słuchaj, moje zaczęły się właśnie pierwsze rzeczywiście przygody i moje pierwsze wyjazdy zagraniczne, bo to był pierwszy mój wyjazd nawet do Kopenhagi, do Danii. Pojechałam ze zespołem bardzo popularnym w tamtych czasach, pod koniec lat 60. z popularnym zespołem Gawenda i właśnie do Danii. Byłam bardzo szczęśliwa i wtedy pamiętam, że mamie przywiozłam pierwszą taką bluzkę nieprawdopodobnie jaskrawą, zieloną. Ja to przywiozłam mojej mamie. A moja mama zapytała, mój Boże, córeńko, to takie jasne, jaskrawe, ale wiesz, ja mówię, mamo, bo u nas tak strasznie smutno, szaro i wiesz, ja gdzieś tak miłość do kolorów to już od tych najmłodszych lat miałam. No bo stylizacja do dusi naprawdę, to jest, ja nie wiem, jak określić, ona jest tak rozpoznawalna. Gdybyście zobaczyli na ulicy kolorową kobietę, to właśnie jest Danusia. Te wódkę
bufecie. Oczami po sali drewnianej i serce ci wali. Czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy? Już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową grzmotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca grand wals brillant. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były. I błękitem pieściły jedno te, drugie te, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza. Wątłe mięśnie naprężasz, pierś chrlawą wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół jakby tam właśnie były. I błękitem pieściły jedno te, drugie te, pół na pół. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zawsze się wyrwie, o już wolny odeszło i walcuje szurając podwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i tu jakby tam właśnie były. I błękitem pieściły jedno te, drugie te, pół na pół. Ja, no dobrze, a jak było na obozach pieczarkach? Słuchaj, na obozach pieczarkach to wtedy śpiewałam, wiesz, były organizowane, nie to za szybko, to był bardzo fajny czas, dlatego że chociaż ja pisałam listy do moich rodziców, prawda, że przyślicie
nam tutaj słodycze i inne, bo tu mamy, brakuje nam tego bardzo. I pamiętam, że moi rodzice wysyłali paczki. Tak sobie rekompensowałam. Ale to była zawsze taka odskocznia, jakby taka integracja wspólna. To wiesz, ja ci powiem, to była pierwsza szkoła, co mnie może ewentualnie w przyszłości czekać. Pierwsze, wiesz, rywalizacje, że są lepsi, gorsi. Ja miałam zawsze takie poczucie sprawiedliwości, więc wiesz, nie byłam zawsze taka pokorna w wielu rzeczach, ale to była dobra szkoła życia. Także cieszę się bardzo, że te 2 lata spędziłam w tym zespole. Mm-hmm. Dobrze, Danusiu, a powiedz mi jeszcze, szkoła podstawowa, potem chyba prawdopodobnie podobnie liceum, prawda? Czy coś muzycznie się wtedy oprócz gabendy działo? Czy gdzieś tam śpiewałaś? Słuchaj, no oczywiście był chór w szkole. Szkole podstawowej, do którego oczywiście uczęszczałam. I to była wielka, wiesz, pasja. Chociaż zawsze byłam indywidualistką i zawsze proszono, żeby mi tak się strasznie nie wybijała tym głosem. Wiesz, nie znałam pojęcia wspólnego śpiewania. Wiesz, ale to jest normalne. Ale miałam rzeczywiście zawsze ciągoty i potem, kiedy, wiesz, chodziłam, ale powiem ci, że szczególne miejsce jest moje ze szkoły podstawowej, ponieważ ja chodziłam przy Umschlagplatz. Wiesz, ja mieszkałam na Muranowie do 18 roku życia i dla mnie to jest bardzo szczególne miejsce, że nie wiedzą, że w pewnym etapie mojego życia ja wrócę jakby do wspomnień mojego dzieciństwa, że gdzieś ten duch tych elementów charakterystycznych żydowskich będzie się przewijał w moim życiu. I kiedy do 18 roku życia przychodziłam koło pomnika getta, ja moje pierwsze 2 płyty o tematyce żydowskiej właśnie były poświęcone na rzeczy powstającego Muzeum Powin w Polsce. I wiesz, gdzieś ten duch zawsze się unosił. Ja mieszkałam na Karmelickiej 21, mieszkania 19, wiesz, miałam 5 minut do szkoły, ale bardzo ją mile wspominam i gdzieś ten duch takiego mojego przeżycia, wiesz, kiedy wyrównywano ten teren, wiesz, zanim powstał to muzeum, wiesz, kiedy znajdowano te szczątki ludzi, to było coś tak wstrząsającego, że gdzieś to w moich uczuciach, emocjach zostało do dnia dzisiejszego. No i stąd rozumiem twoje zainteresowanie tą kulturą żydowską, która zresztą jest bardzo piękna i ja uwielbiam. Tak, bogata. I w ogóle powiem ci, że cała kultura polska przedwojenna była związana właśnie z kulturą żydowską. To wiesz, największe, jak to się mówi, najwięksi twórcy muzyki żydowskiej, to właśnie w tamtych czasach. I muszę ci powiedzieć, że czasami nawet brakuje tego bardzo w obecnej muzyce, wiesz, tych wpływów. Ale mam nadzieję, że to się wszystko w miarę upływu czasu wyrówna. Spokojnie. No, wiesz, twoja interpretacja miasteczka Bełz poruszyła mnie bardzo, bardzo, a mnie bardzo trudno jest poruszyć. Uwielbiam ten utwór w twoim wykonaniu. Pięknie. Dziękuję ci bardzo i muszę ci powiedzieć, że coś jest nieprawdopodobnego. Jesteś kolejną osobą, która właśnie wyróżniała i wśród Żydów powiedzieli, że nikt nie śpiewa tak miasteczka Bełz, jak śpiewam ja. Nie wiem, nie potrafię ci o tym powiedzieć. Czasami się zastanawiałam, nawet niektórzy mi mówili, że być może, wiesz, mam jakieś związki, wiesz, pochodzenia. Trudno jest mi powiedzieć, moi rodzice oboje są z Litwy, więc wiesz, bardzo bogate życie ich jest i bardzo dramatyczne. Moja mama była jako roczne dziecko dana do domu dziecka na Litwie. I wtedy prowadziła to opiekunka taka pani Brainsteinowa i nawet moją mamę chciano adoptować, wiesz, do Stanów Zjednoczonych, ale żyła jakby mama, bo nie była w stanie wychować mojej mamy, moja mama była 4. dzieckiem, a kiedy mój dziadek zginął w wieku 35 lat, to po prostu nie była w stanie utrzymać 4 dzieci, dlatego oddała moją mamę. I mojej mamie gdzieś to bardzo zostało głęboko w sercu, wiesz? No ja się nie dziwię. A to był łakowcem, był Piłsudczykiem, wiesz, i przeżył też gehennę bardzo wojenną i wspaniałym był człowiekiem do końca swojego życia, taki prawdziwy żołnierz z krwi i kości. No dobrze, twoja aktywność zawodowa taka już prawdziwa, to chyba od roku 79 się rozpoczęła, czy dobrze? Wiesz, bo ja sobie tak podzieliłam. Aha. Taki, wiesz, być może to trochę sztuczne, bo ja cały czas oczywiście śpiewałam na różnych amatorskich i występach, nawet recytatorskich. To
to było rzeczywiście głęboko, ale 79 ja uważam, że w momencie, kiedy kończę szkołę wyższą muzyczną Uniwersytetu Fryderyka Chopina, to jest jakby tak, zaczyna się to profesjonalne. Chociaż ja ci powiem, jakbym się tak uparła, to już po wydziale piosenkarskim miałam już kategorię B i po szkole średniej muzycznej Fryderyka Chopina, więc ona już mi dawała te formalne. Więc załóżmy, kurde, no możemy cofnąć do 75 roku jeszcze, a 79 jest takim już zamknięciem tego etapu rzeczywiście takiej prawdziwej, codziennej nauki. Tak. I ile? 2-3 lata później wyjeżdżasz do Francji, mojej kochanej Francji, spędziłam tam 3 lata. Poważnie, ja pół roku spędziłam swojego życia. A mogłaś pięć. To słuchaj, mogłam 5, ale z tego względu, że niestety wyjechałam na początku lat 80. w bardzo trudnym czasie w ogóle stanu i wojennego, a mój tata był żołnierzem, więc słuchaj, ja miałam takie propozycje, ja byłam sama w szoku, że na 5 lat zaproponowano mi podpisanie kontraktu, miałam laissez-passer, czyli tak zwaną wejściówkę do Olimpii na wszystkie koncerty, miałam staż w radiu, w telewizji, byłam w szkole Kamila Morana we Francji, który mnie uczył też śpiewu. Ja się w ogóle 8 lat uczyłam śpiewu. Miałam świetną profesor Dreżi, która uczyła mnie tu w Polsce, a potem tam Kamil Moran, a jeszcze miałam u Jacques'a Bensa taniec. Właściwie byłam pierwszą piosenkarką, która pojechała na prawdziwe stypendium rządu francuskiego Ministerstwa Kultury. I z tego jestem bardzo dumna. W rezultacie nikt po mnie nie pojechał na tego typu wyjazd kilkumiesięczny. Nawet pomagałam niektórym artystkom potem, bo jakby w innych dziedzinach na przykład tańca próbowano, czy tam muzyki poważnej. Także starałam się też pomóc w miarę możliwości mojemu pokoleniu też łapać kontakty wtedy w Paryżu. Ale nie mogłam, bo wiedziałam, że następnego dnia mojego tatę po prostu wyrzucą z wojska. A tego nie mogłabym zrobić, bo by mi do końca życia sumienie, wiesz, gdzieś tam... Trudne to były czasy, ale przynajmniej przez te kilka miesięcy, tak, no poczułaś atmosferę bohemy, bo jednak to była inna Francja. Mało, wiesz, ja potem wyjeżdżałam 2 razy na koncerty, wiesz, bo ja śpiewałam wtedy romanse rosyjskie, one były potwornie popularne przy Champs-Élysées, nawet w słynnym Rasputinie, śpiewałam, przychodził nawet Żyd francuski, który tak się we mnie zakochał, że... Zresztą to będzie w książce akurat mojej biograficznej. To się tak zakochał, że wszystko sobie odpychał pieniądze właścicielce, mnie, wiesz, nawet nie mogłam spokojnie do toalety pójść, bo po prostu, wiesz, no obłęd. Ale wiesz, ja mam wtedy już zakochana w swoim przyszłym mężu, więc wiesz, gdzieś zresztą potem po 25 latach się rozwiodłam. No, tak to bywa. To był czas, wiesz, mojego wielkiego wznotów i marzeń o posiadaniu dzieci, które zresztą spełniłam, bo mam wspaniałe dzieciaki, syna i córkę. Dobrze. Sobie skrzypek hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór graną jak talia kart, tę samą sonatę wieczną wciąż pieścił jak jaki skarb. I cóż pan, panie hercowicz, za oknem ciemności śnie. Dałbyś pan spokój sercowicz, takie jest życie i nie.
harmonika cyganka. Jak długo ściska mróz, wprost za Schubertem na sankach zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak bliską niestraszny i nagły zgon, a potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych wron. Dawno już, panie hercowi, dałbyś pan spokój sercowi. Takie jest życie, nie. Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór tę samą sonatę wieczną wciąż pieścił jak jaki skarb. Danusiu, kiedy się trzyma pierwszą pocztówkę dźwiękową? Słuchaj, to jest takie nieprawdopodobne uczucie. I to mi fan, słuchaj, wręczył, który był na moim koncercie. No niesamowite zadajesz pytania. Naprawdę. Jestem zaskoczona, bardzo miło. Kiedy, wiesz, trzymam i serce mi waliło jak młot, obroty były na 45, wydało to już zespołem, to już nawet nie wtedy jeszcze tamtejsze instytucje, które się fonografią zajmowały, ale właśnie zespołem, który wydało jeszcze z moich eliminacji do piosenki radzieckiej. Także wiesz, to ma taką wartość, pukało mi serce i mówię, Boże, wiesz, powiem, że to ma większą wartość dla mnie nawet to pierwsze pocztówka, aniżeli to, co jakby mam w obecnym czasie, wiesz, bo to już jakby pewien nawyk, zamykanie pewnych etapów, a to było coś takiego pierwsze, rozumiesz, to jest takie coś pierwsze. No właśnie, dlatego pytam o uczucie. A powiedz, masz ją jeszcze? Oczywiście. I to wydała firma Spokój. Powiem ci, że rodzice moi kochani nauczyli mi jedną wspaniałą rzecz, która nawet przy biografii, która powstaje pod koniec roku, będzie wydana, będzie premiera. Powiem ci, że oni mnie nauczyli jedno, że ja zaczęłam wszystko notować. Wiesz, ja wiem o tym, że zagrałam ponad 10 tysięcy koncertów, wiesz, bo ja mam wszystko zanotowane. To znaczy zawsze pisałam datę, dzień, miejsce, godzinę, rozumiesz? I to pozwoliło mi, że łatwiej mi było odtwarzać wszystkie swoje etapy moich koncertów krajowych i zagranicznych. Zresztą, których zagranicznych było ponad 30 krajów, także nie powiem. Mogą mi współcześni młodzi artyści pozazdrościć. A jaka historia wiąże się z pieśnią Pan kiedyś stanął? Och, słuchaj,
Słuchaj, to ja ci powiem, popularnie wszyscy nazywają, ja działam zawsze właśnie na emocjach, bo ty mnie zapytałeś na początku, ja właśnie emocjonalnie działam. Ja 4 lata się przygotowałam do projektu związanego z tym, że chciałabym kiedyś zrobić taką płytę i zebrać sponsorów. Wtedy już w tamtych czasach było bardzo trudno, ale miałam to szczęście, że w 91 roku wręczyłam Ojcu Świętemu w Teatrze Wielkim swoją pierwszą płytę o tematyce właśnie religijnej. I pan kiedyś stanął, historia jest tak niesamowita, że wszyscy popularnie zwali ją Barka. Nie, tytuł prawdziwy. Ja właśnie dokonałam takiej nauczycielskiego uporządkowania, że ten utwór z muzyką Azurmendiego jest jakby tekstem polskim i tytuł jest Pan kiedyś stanął, a nie Barka słynna. I stąd wywalczyłam i nawet rejestrowałam po raz pierwszy w ZAIKS-ie te utwory zgodnie z obowiązującym w tamtym czasie prawem już, wiesz, który nakazywał, że się podaje autorów, twórców i tak dalej. Chociaż była też Alicja Goliszewska, która też pisała, prawda, popularne, wiesz, utwory, słynna właśnie Barka i Boże, w tej chwili uciekło mi tytuł tego bardzo popularnego utworu, ale też pierwszy raz właściwie zarejestrowałam też ten utwór w ZAIKS-ie, także dokonałam pewnego uporządkowania, to co mnie nauczyło. Ale z tego co wiem, to 2 razy wręczałaś płytę papieżowi. Słuchaj, ja tak, jestem znowu szczęściarą, bo 2 razy miałam to szczęście. Raz jako pierwsza, gdzie stałam obok pana Waldorfa, który zresztą wtedy już bardzo ciężko chorował i wręczam osobiście, mam zresztą wspólne zdjęcia i wtedy on błogosławił moją córkę, bo akurat parę miesięcy wcześniej urodziłam moją córkę, także byłam bardzo szczęśliwa, a wiesz, ja nie mogłam być chrzczona, dlatego że mój tata był w wojsku, więc wiesz, były kłopoty, jak ochrzciła moja mama bez zgody taty mojego brata, a same kłopoty, dlatego powiedział tata, że jeżeli chce, żeby twoja córka w dalszym ciągu była, żebym ja mógł w dalszym ciągu pracować, to nie możesz jej ochrzcić. Ale to była jakby rekompensata za te wszystkie lata. Potrzeby gdzieś tam serca wynikające, wiesz. Dla mnie są najważniejsze emocje i uczucia. Ja mówię, że każdy ma swojego serca, Boga w sercu, wiesz, i zgodnie, żeby z własnym sumieniem wszystko robić w życiu, wtedy będzie o wiele łatwiej. No właśnie, Danuś Ziemski. Piosenka harcerska, jakieś tam po drodze inne projekty. Następują lata 90. I tak, to proszę, Lolita łabie tabu. No tabu. Dlaczego? Słuchaj, powiem ci tak. No wiesz, jakbyśmy się jeszcze uzupełniali, to jeszcze w czasie studiowania też jeździłam nawet do kabaretu tej, do Zenka. No, o tym będziemy jeszcze mówić właśnie. A, rozumiem. Ja już to nie wyprzedzam. Ale chcę ci powiedzieć, że przez te wszystkie lata, kiedy właśnie studiowałam inne, w ogóle i przez lata 80., kiedy wróciłam z Paryża, wiesz, jakby cały czas nie mieściłam się w ramach tego, co obowiązywało w Polsce, to lata 90., kiedy zmienił się system w Polsce, muszę ci powiedzieć, że rzeczywiście dokonałam pełnych rewolucji. To są znowu te emocje. Rozumiesz, są tematy tabu, które są nieporuszane. Obok, ty zaczęłaś od tego, że wręczałam Ojcu Świętemu, tak, byłam bardzo szczęśliwa, ale za 2 lata, w latach 90., zanim dojdziemy do Lolity, to jeszcze zrobiłam pierwszy kabaret erotyczny w tym kraju. Pierwsza zorganizowałam targi erotyczne. Polska była takim miejscem przyjazdu dużo, bo miałam świetnych sponsorów, bo były akcesoria erotyczne przewożone z Holandii przez Polskę do Rosji, więc sobie wyobraź, jaki to był przepływ, wiesz, kiedy się zmienił system i nagle, wiesz, w ludziach się pobudziła nowa sfera emocji, czyli wiesz, gdzie ta erotyka w różnej formie docierała do przeciętnego odbiorcy. Potem zrobiłam pierwsze, po pierwszych targach erotycznych, nawet 2 grupy chłopców nietykalnych. Po co nam, wiesz, jacyś amerykańscy czypendelsi, kiedy my możemy mieć swoich czypendelsów. Nawet do Niemiec wyjeżdżałam z nimi. A potem w drugiej połowie lat 90. po prostu walczyłam o gatunek, który oczywiście jest różnie odbierany przez naszą publiczność. Walczyłam o tak zwane disco polo. Wtedy w
występowałam jako Lolita i muszę ci powiedzieć, że bardzo dużo znanych kompozytorów pod pseudonimami prosili mnie o to, żeby ich piosenki śpiewać. I nagrałam nawet 4 płyty w tym gatunku muzycznym, dlatego że wiesz, to jest tak zwana muzyka ludyczna, która ma swoje źródła w tej typowej muzyce ludowej i ona byłaby wsparciem, prawda, opartą na paru tych. Ale ja, wiesz, tu nie chodziło też o zarabianie pieniędzy, bo była potworna ilość zamówień i nawet właśnie wtedy z panem Martyniukiem, z Szazą, wiesz, no z takimi nazwami gwiazdami występowałam, wiesz, wszystkie te zespoły najbardziej popularne, bo ja byłam wtedy w firmie fonograficznej, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale wtedy już zresztą tej firmy nie ma fonograficznej, która zajmowała się muzyką disco-polową, rywalizowała z Bluescar, rywalizowała z Glinstarem. Ja swoje rzeczy zrobiłam, zarzucano mi, kurczę, no, śpiewa w ogóle, wiesz, skończyła studia, to nagle taką muzykę. Ja mówię, ja wszystkim tłumaczyłam naokoło, że ta muzyka, bez względu na to, czy to byli wykształceni ludzie, czy nie, że ten gatunek muzyczny istnieje w każdym kraju. On u nas jako disco-polo występował i koniec. I zawsze będzie to bardzo popularna muzyka, bo ona w każdym kraju istnieje w nieco innym opakowaniu aranżacyjnym. I tyle. Kupują chłopaki łóżka pozłacane, a ja z tobą wolę pokrzywać na sianie. Czerwone i burę, chodź ze mną na górę, dam ci klucz od bramy, tam się pokochamy. Czerwone i burę, chodź ze mną na górę, dam ci klucz od bramy, tam się pokochamy. Czerwone jagody wpadają do wody, ja bym wszystkie zjadła, żebym z tobą wpadła. Czerwone i burę, chodź ze mną na górę, dam ci klucz od bramy, tam się pokochamy. Czerwone i burę, chodź ze mną na górę, dam ci klucz od bramy, tam się pokochamy. Kasanowa, mówiłeś mi stale, prosiłeś, zwodziłeś, póki mnie nie miałeś. Mówiłeś pazerny, że mi będziesz wierny, a ty żeś burasie, wyburasił Stasie. Czerwone i burę, chodź ze mną na górę, dam ci klucz od bramy, tam się pokochamy. Czerwone i burę, chodź ze mną na górę, dam ci klucz od bramy. Na błękitnym niebie śpiewają skowronki, jak nie będziesz wierny, to ci utnę dzwonki. Nie będę, nie będę po dzwonkach płakała, będę wina piła, z chłopakami spała. Czerwone i burę, pójdziemy. Na górę mówiły Mazury, jak spadać to z góry.
Danusia, Danusiu, jakie jest moje zdanie o Disco Polo, to jest najbardziej przeze mnie lubiane, ale, ale poczekaj, Danusiu, natomiast... Ale powiem ci tak, ja przesłuchałam płytę z twoimi tekstami Disco Polo i ja ci muszę powiedzieć, że one się bardzo różnią od tego, co uprawia w tej chwili Martyniuk, bo to jednak są jakieś piosenki, gdzie jest tekst, coś tam o czymś mówią. To nie jest takie klasyczne Disco Polo, którego ja po prostu nie znoszę, jeżeli śpiewa się o majteczkach, kropeczki czy różnych innych rzeczach, bo one są, no... jakby to powiedzieć, no to są piosenki, rzeczywiście ją wszyscy je znają, tańczą na weselach, się doskonale bawią. Ja wtedy walczyłam, wiesz, jakby troszeczkę, że nawet się mówiło, że ta moja ówczesna firma walczyła tak zwane disco polo dance, no czyli muzykę bardziej taneczną. Czyli wiesz, ja ci powiem, to były takie czasy, w którym piosenka miała początek, rozwinięcie, akcji i zakończenie, wiesz? Po prostu był fajny szlagwort muzyczny, wiesz, który ludzie byli w stanie razem śpiewać. Rozumiesz? A teraz po prostu tego totalnie brakuje. I wiesz, bo uważam, że jest dużo bardzo wspaniałej młodzieży, które można byłoby dużo pomóc, wiesz, ale no wiesz, takie są czasy, gdzie wiesz, no internet trochę dokonał selekcji w nieco czasami złym kierunku, ale to jest jakby, wiesz, sobie sprawa na innego typu dyskusje, bo zaczyna wiadać swój ogon. Rozumiesz? Ludzie potrzebują, stąd te depresje, to wszystko, że nawet mi obecna firma fonograficzna, z którą pracowałam i pracuję od dłuższego czasu, mówi, że jak przychodzą do nich wykonawcy młodego pokolenia, wiesz, pokazując, wiesz, że co mają, wiesz, nagrany, chcieliby wydać płytę, to wiesz, mówią, że 90% to jest muzyka tak strasznie depresyjna i tak smutna i tak tragiczna, a mówię, kurczę, przy oni są młodzi, wspaniali, to wiesz, tyle cudownych rzeczy jest naokoło, że warto byłoby w tym kierunku też pójść, tylko po prostu brakuje, wiesz? Ale wtedy w tym disco polo brakowało, bo się rozmnożyło potwornie dużo tych zespołów rzeczywiście disco polowych, ale ja je zamknęłam razem z 90 rokiem, wiesz, te moje disco polowe rzeczy, chociaż niektórzy mnie bardzo często kojarzą, pani Lolito, panie Lolita. I oczywiście z wielką przyjemnością przyjmuję, ja się absolutnie nie odcinam od tego, bo bardzo często się też i zdarza, że na koncertach moich też to śpiewam. I ludzie ze mną się świetnie bawią, także nie ma problemu. No wiesz, ja kocham Danusię Stankiewicz, ale niekoniecznie disco polową. Ja też ciebie kocham. Niekoniecznie. Wróćmy do erotyzmu. Ale ty ten erotyzm troszkę inaczej pojmowałaś, bo sesja Playboyu pokazała, jak ty pojmujesz erotyzm. No właśnie, słuchaj. Pierwszy raz po początkach lat 90. mówiło się o erotyce. Nawet uznano, że jestem tak zwaną... tą, która była prekursorką tak zwanej sztuki seks artu, że ruszyłam tematy tabu, wiesz, wszystko było zawsze opakowane w nieco inny sposób, wszyscy bardzo on i en, grzeczni i tak dalej, a tu nagle, wiesz, jak ma się takich świetnych sponsorów, to miałam świetne stroje. Nawet do tego stopnia miałam świetne stroje, że nawet co jest do udowodnienia, absolutnie to będzie też w mojej książce biograficznej, kiedy w moim kostiumie, wiesz, identycznym, 2 lata później, kiedy ja występowałam jako Lolita, to erotyczny bardzo, mam zresztą zachowany ten kostium do dnia dzisiejszego, kiedy w tym kostiumie na okładce Playboya, bo to mówiła się o Playboyu, była wspaniała nasza artystka Kora. Tak, Kora, wiem. Więc cieszę się bardzo, że byłam też inspiracją dla tak wspaniałej osoby. No dobrze, porozmawiajmy może o festiwalach. Mnóstwo festiwali, prawda? Tak, no to wiesz, słuchaj, żeby zaistnieć gdziekolwiek w branży, no to zmuszona byłam do występowania na festiwalach. Ale już na pewnym etapie zamknęłam, że ściganie mnie już nie interesuje. Wystarczy, że już ponad 50 nagród w swoim życiu zdobyłam, także w Polsce i za granicą, także to wystarczające. Opole zupełnie inne niż kiedyś, ale na mnie wrażenie zrobiła jedna z twoich piosenek, które śpiewałaś po polu i ty zresztą, bo to była poezja. Zgadnij, jaka to piosenka. Po ciebie, po mnie.
mnie. Tak jest, moja droga. Zgadza się? Tak jest. No, to jest niesamowita historia tej piosenki. Janusz Sęp, który napisał tę muzykę, sztyleczał przebojów wspaniałych, wiesz, dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, prawie, albo jesteśmy na wczasach. Wspaniały kompozytor, cudowny, który napisał mi piosenkę, a pamiętam, że w tym dniu, kiedy on prowadził ze mną rozmowę, akurat jego syn zdawał, Bartek, zdawał do szkoły wyższej muzycznej, strasznie przeżywał to, ja powiedziałam do niego, słuchaj, napisz mi piosenkę erotyczną, ale w stylu chopinowskim, ponieważ Chopin zawsze był bardzo erotyczny, wiesz, w swojej muzyce. Stąd jego wielkość jest w ogóle, wiesz, taka emocjonalna, bardzo głęboka, ale mówi zawsze o muzyce, o uczuciach przez muzykę w sposób nieprawdopodobny. Ja napisał piosenkę z tekstem Jacka Korczakowskiego, Płci typu mnie. I muszę ci powiedzieć, że ona zdobyła kilka nagród, ja o tą piosenkę po prostu walczyłam. Po wielu latach został zorganizowany giełda Zakrowska, po wielu latach, i zaproponowano kilkunastu wykonawcom, bo były 24 piosenki, kilkunastu wykonawcom pośpiewanie po dwa premierowe utwory. I wyobraź sobie, że dostałam propozycję, jedną piosenkę śpiewałam 6 na 6, a drugiej nie dostałam, wiesz? A wiesz, ja ci powiem, bo słuchaj, branża to jest mimo wszystko, pewne rzeczy się walczy, żeby nie było za dużej konkurencji, rozumiesz? A ja wtedy powiedziałam, że ja mam drugą piosenkę, premierową też, wiesz, nie będę wymieniała nazwiska osoby, która była wtedy, wiesz, w Zakrze, no ale pani Danuto, wie pani, no ale to musi być premierowa, to muszą być członkowie ZAX-u i tak dalej, ja mówię, to są członkowie ZAX-u. I wtedy zaproponowałam piosenkę Pół Ciebie, Pół Mnie. I wiesz, nie mieli wyboru. Wszyscy śpiewali po dwie, dlaczego ja miałam tylko śpiewać jedną, prawda? Żeby nie była konkurencji. I wyobraź sobie, że ta piosenka wygrała. Kalina Jędrusik była przewodniczącą. Jest po prostu piękna. Ja polecam państwu, na YouTubie jest właśnie... To jest piosenka, gdzie ja zawsze mówiłam, żeby mi tylko zagrali to, co jest w nutach. Tak świetnie napisana fortepianówka, po prostu, która wymuszała na pianistach po prostu granie w sposób, chopinowski, dosłownie. No, ale też... niesamowity utwór, który kocham nad życie i jeszcze go na pewno w jednym projekcie, na razie nie mogę mówić, międzynarodowym, na pewno zagram i nawet w języku francuskim nagram. Ty znasz francuski, ja też znam francuski, więc zrobimy to w języku francuskim. To zresztą w latach 90. W XIX wieku był najbardziej popularnym językiem w Europie, prawda? Nie, język francuski. Pół mnie w pół cieniach, pół światła, pół dobrze, pół źle, a nigdy nie łatwo. Pół nocy, pół dnia, pół serio, pół żartu, pół ciebie, pół mnie. Czy warto? Ciebie, pół mnie, nie da się prościej, nie zdarzy się nic, co by nam zatrzęsło. Pół ciebie, pół mnie, bez sensu. Dwa zegary. Dwa tapczany, dwie kasy. Wspólny niby jest stół. I psa mamy na pół. Pół ciebie, pół mnie.
światłach, pół dobrze, pół źle, a nigdy nie łatwo, pół nocy, pół dnia, pół serio, pół żartem, pół ciebie, pół mnie. Pół ciebie, pół mnie, bez sensu. Pół ciebie, pół mnie, pół ciebie, pół mnie, pół ciebie, pół mnie. Do kłótni, do pewnego rodzaju skandali. Jak to było z tą Ałą Pukaczową? Zrobiła awanturę. To jest historia, wiesz, o tyle niesamowita, że rzeczywiście Raymond Paus, ja dostałam propozycję wyjazdu na Łotwę, wiesz? I wyjazd na Łotwę, gdzie ambasada, zapraszała mnie ambasada polska, i kiedy ja zaproponowałam, czy może Raymond Paus, który jest kompozytorem łotewskim, który pisał dla właśnie artystów typu Ała Pukaczowa, on wylansował Ałę Pukaczową, Leon Kiewa, Lajmę Wajkulę, artystka akurat z Łotwy, tamci byli z Rosji, wiesz, artystami zresztą wspaniałymi, miałam nawet z Kilkorowym, z mężem, wtedy jeszcze ówczesnym, Ały Pukaczowej występować na Łużnikach w Moskwie, to wyobraź sobie, że powiedziano mi, o, że nigdy, jak długo tu pracujemy, nigdy pan Raymond Paus nie przychodzi. Ja mówię, no ja spróbuję do niego zadzwonić, proszę mi dać do niego telefon, bo ja znam rosyjski, więc nie było problemu. Odebrał, porozmawiał, ja mówię, czy pan odmówi kobiecie? Po prostu, wiesz, to, wiesz, moja pierwsza płyta Wernisaż to właśnie jest płyta tak, z piosenką tytułową Raymonda Pausa, gdzie Jacek Korczakowski napisał tekst. I zresztą wylansowałam to w latach 80. Jest to kilkanaście piosenek typu Skrzypek na dachu. Naprawdę jest to wspaniały kompozytor cudownej, światowej sławy, którego w ogóle wszyscy ubóstwiają na świecie. I on, wyobraź sobie, Raymond Paus, w momencie, kiedy ja wchodziłam na scenę, on wchodził. Słuchaj, i on ze mną wystąpił na scenie, co się nie zdarzyło w ogóle w historii jego twórczości i występów. On zawsze albo grał, albo prowadził zespół, zespołem dyrygował. I wtedy, wiesz, ukazała się gazeta właśnie rosyjska, Maestro zepiął. I on ze mną zaśpiewał. No bo ty go wyciągnęłaś, ty go wyciągnęłaś. Kobieta na nie nie zrobiła takiego wrażenia. I nigdy nie zmusiła żadna artystka, żeby on wystąpił wspólnie na scenie. Rozumiesz? No ale Danusia, ty masz taki styl. W książce mojej pokazany, jak Raymond ze mną śpiewa. I Raymond, wyobraź sobie, że Raymond dał mi spis wszystkich swoich największych hitów. Od, wiesz, od Jesieni Wiecier, właśnie Skrypacz na Krysze, wiesz, właśnie, ale wiesz, oczywiście mam też i w języku łotewskim, bo jest jednak kompozytor pochodzenia żydowskiego na Łotwie, ale cały czas działający mi na całym świecie, wiesz. Wiesz, muzyka jest jedna, bez względu na to, jakie mamy uczucia i myśli, wiesz, swoje, w swoim życiu. Po prostu ważne jest, muzyka jest jedna, bez względu na to, w jakiej części świata jesteśmy. Nas muzyka łączy i dla mnie to jest najważniejsze, po prostu. I wiesz, no a jest zwyczaj taki w Rosji, a przecież ona była, wiesz, tak jak Maryla jest, prawda, tutaj gwiazdą tamtych czasów w Polsce była, to ona była, wiesz, Ała była gwiazdą wielkim. I nie ma zwyczaju, żeby artysta inny wykonywał utwory jej. Mm-hmm. A ja zaśpiewałam Wernisaż, to ona śpiewała jeszcze z Reutiewem, który mi się przyglądał, słuchaj. No ale ty go wyciągnęłaś wtedy z tego. I wzięłam, jeszcze okazało się przez zupełny przypadek, wzięłam
powiedziałam, do dnia dzisiejszego jestem na jego stronie, wiesz, internetowej, mój teledysk. Także w ogóle była historia nieprawdopodobna i wtedy jak mnie Rajmon zaprosił do siebie do domu, powiedział, Danu, to daj ci tu spis, że też w książce będzie, sam osobiście napisał tytuł wszystkich największych swoich hitów, że chciałby, żebym kiedyś nagrała taką płytę z jego utworami. Powiedział, że nikt nie czuje takiego muzyki jak ja. To było, że dla mnie tak... No właśnie, że... no właśnie, Danusia. I Ała Bukaczowa powiedziała, Danuta Stankiewicz jest lepsza ode mnie. Dobrze, tak właśnie ma być. No wróćmy do kabaretu i tutaj, zanim zaczniesz opowiadać, to dziękuję Filipowi Borowskiemu za to, że przypomniał mi twoją osobę, że umożliwił nam kontakt. Pozdrawiamy Filipka bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo. Filipku, całujemy. Całujemy cię bardzo. No dobrze, no i jak to było z tym kabaretem? Słuchaj, no ja całe życie ten kabaret jakby się przewijał w moim życiu, bo ja prawie 700 podwieczorków przy mikrofonie zagrałam. A wiesz, a podwieczory przy mikrofonie, gdzie co dwa tygodnie trzeba było przygotowywać nowe utwory, to jest najlepsza szkoła życia i praktyki. I tam się stykałam z największymi, wiesz, twórcami właśnie i kabaretu, aktorami, piosenkarzami. Słuchaj, to jest moje wielkie szczęście, że ja miałam wspaniałą możliwość obserwowania, wiesz, jak oni działają, jak oni pracują na scenie. I dzięki temu, wiesz, miałam z tymi ludźmi z kabaretu, nawet łącznie ze wspaniałym Wojciechem Młynarskim do czynienia, który nie miał złego czasu na podwieczorek, ale jednak się zdarzało, bo tam bardzo często grał również Janusz Sęp, wiesz, jako nadworny, wspaniały akompaniator, to więcej niż akompaniator, to był po prostu pianista, to w ogóle pianista-artysta, to już tak bym nazwała, wirtuoz po prostu gry na fortepianie. Tak znakomicie czuł zawsze artystów, którzy śpiewali. Podbijał bardzo muzycznie. To jest w ogóle coś pięknego. I wtedy się zaczęły kabarety. I potem, wiesz, przez to, że uczestniczyłam w różnych festiwalach, dotarłam do Poznania na festiwal Estrada. Wtedy wiosna estradowa była organizowana, wiesz, premiera była chyba pierwszy raz nawet wtedy. Grała Aleksandra Mariszewskiego, grała orkiestra, wtedy on debiutował. I bardzo się podobałam dyrektorowi Estrady Poznańskiej, panu Nowotnemu, który mi powiedział, żebym poszła na eliminację do kabaretu tej. I tak się zaczęła przygoda właśnie z kabaretem tej, gdzie jako jedyna spoza Warszawy, spoza Poznania, przyjeżdżałam z Warszawy do Poznania, mimo, bo byłam na dziennych studiach na sobotę i niedzielę. Ale miałam świetne, wspaniałe zastępstwo zawsze, bo te same piosenki również śpiewała Małgosia Ostrowska, która była na stałe, albo Grażyna Łobaszewska. Także miałam wspaniałe zastępstwo, koleżanki miałam cudne, więc... Ale wiesz, był taki czas, że zagrałam ponad 100 kabaretów tej z Renistą na tej. I niestety musiałam podjąć decyzję, że już wiesz, jak już była końcówka, musiałam pisać tą pracę magisterską, wiesz, to wszystko, to już nie byłam w stanie, wiesz, mieć dwie nosy do tyłu. Także zdecydowałam się zrezygnować z kabaretu tej. Ale potem bardzo często występowałam w bardzo różnych. Łącznie nawet jeszcze w latach 70. w ogóle, gdy właściwie też debiutowałam, wiesz, i Statkiem Drozdą miałam okazję. A w ogóle, słuchaj, no, łatwiej jest mi, wiesz, powiedzieć z kim nie, aniżeli z kim. Bo po prostu to było cudowne. Po prostu. Naprawdę. Takie cudowne możliwości, wiesz, i warsztaty, obserwować, jak ci wielcy potrafili, wiesz, przekazywać tą swoją wiedzę, umiejętności na estradzie. Tylko jedno serce mam i to serce tobie dam. Serce daje sercu znak, serce mówi sercu tak. Tylko jedno serce mam i to serce tobie dam. Ty daj mi miłość, wtedy będziesz mój. To jest prawda, mój kochany, to jest prawda, że ta miłość to nas łączy już od dawna. To jest prawda, mój kochany, wyznam szczerze, że jak gwiazdy klucz żurawi, w ciebie wierzę.
tylko jedno serce mam i to serce tobie dam. Będziesz słońcem moich lat i ja ci oddam cały świat. Tylko jedno serce mam i to serce tobie dam. Szczęście, tęsknotę, szczero złote sny. To jest prawda, mój kochany, to jest prawda, że ta miłość to nas łączy już od dawna. To jest prawda, mój kochany, wyznam szczerze, że jak gwiazdy klucz żurawi w ciebie wierzę. Wiesz, ja przygotowując się do tej rozmowy z tobą i do audycji, słuchając płyt, czytając o tobie, słuchając wywiadów, uzmysłowiłam sobie, że właściwie ta dwugodzinna audycja nie wyczerpie żadnego z poruszanych naszych tematów, ponieważ ty jesteś osobą no niezwykle kolorową, osobą, która, której nie da się zaszufladkować i bardzo dobrze uważam. Bardzo się cieszę, bo nie jestem celebrytką, wiesz, i być może właśnie to poznanie tej drugiej osoby, czyli mnie w tym wypadku, pomogło ci to, że dobrze, że ci wysłałam trochę tych płyt różnych tematycznie, żebyś wiedziała, bo wiesz, dla mnie sfera tworzenia jest jakby najistotniejszą sprawą. Nie sfera, czy mam jednego kochanka więcej, czy mniej, czy wiesz. Ja ci powiem, ja miałam taką jedną scenę, o której też mówię w książce, przed czym się broniłam, przed celebryctwem. Właśnie mówiłaś o Lolicie, o tym blisko polo. To było w ogóle rzeczywiście... Taki niby powiedzieli dzisiaj, że to jest strzał w dziesiątkę. Słuchaj, jak ja odprowadzałam mojego syna, byłam wtedy Lolitą, odprowadzałam na wyjazd wtedy na kolonię do Włoch i wtedy cała klasa się ustawiła jego po autografy do mnie. Ja pamiętam, jak mój syn Szymon przyszedł do mnie i mówi: mamo, błagam cię, idź stąd. I wiesz, ja sobie wtedy uzmysłowiłam, Boże, jak krzywdzę własne dzieci. Wiesz, bo dzieci bardzo cierpią. Do 18 roku życia one nas potrzebują. Potem już, wiesz, wylatują z gniazda, idą w swój świat. Ale zostaje ta więź emocjonalna, wiesz. Mama to mama, tata to tata. I ja mam ten cudowny właśnie układ, że ja dzięki temu mogłam się zrealizować, że ja sobie uzmysłowiłam, że ja nie będę w życiu celebrytką. Nie chcę być celebrytką, rozumiesz? I zastopowałam, wiesz, wywiady, w których, wiesz, pokazuję swoje, wiesz, dzieci. Ja nawet do książki prosiłam o zgodę moich dzieci, czy mogę jej pokazać, jak były małe i jako dorosłe, wiesz, bo to jest ich prywatność, to jest ich sfera, ich pole, rozumiesz? Nie wolno, bo dzieci celebrytów bardzo cierpią i zobaczysz dopiero, wiesz, bo o tym się z reguły pisze bardzo dużo, wiesz, ludzie zjadają i niszczą własne rodziny przez to, że sprzedają wszystko, wiesz, to co robi w tej chwili internet, niestety. Nie ma, jakby sztuka się zatraciła, wiesz, jest przerost formy nad treścią, nieważne co śpiewasz, tylko ważne jak wyglądasz, rozumiesz? I to jest coś przerażająco smutnego, bo wiesz, pewne rzeczy się nie uniknie, są pewne etapy w życiu każdego człowieka. Człowiek się rodzi, rozwija, jest młody, prawda, potem się zaczyna starzeć, wiesz, tak samo i zamyka się ten krąg, wiesz, i te uczucia trzeba być zgodnym z własnym etapem swojego życia, wiesz, a nie celebryctwo, a zanim kto zapoczątkował celebryctwo w świecie, no, zgadzam. No, nie mam pojęcia. Pola Negri. A, no tak. Nasza wielka artystka, no, tak. Pola Negri. My Polacy jesteśmy takim narodem indywidualisty, którzy dokonują dosłownie, tak jak teraz będzie leciał, prawda, młody chłopak w kosmos, prawda, i to z Polski. My potrafimy dokonywać nieprawdopodobnych rzeczy, naprawdę. Tylko my nie umiemy potem o to dbać i pielęgnować, wiesz? I to w każdej dziedzinie tak jest. To jest po prostu tak smutne i że żal mi jest, że tak się, wiesz, w tej chwili dzieje. Naprawdę. No i dobrze, że chroniłaś. Bo celebryctwo zabija, wiesz, prawdziwą sztukę. Wiesz, w pogoni za wieczną młodością, która nigdy nie będzie trwała wiecznie. Ty wiesz, jakie fajne są, nawet jak zmarsz, jak się uśmiechniesz, jakby tak skurczę. Wiem. Wiesz, że mam większe powodzenie teraz, aniżeli jak miałam 20 lat? No bo wiesz, i
Im starszy wino, tym lepszy. U mnie idzie to wprost proporcjonalnie. No i bardzo dobrze. Mam fanów, którzy mają po 13 lat i piszą. No. Wiesz, po prostu to jest piękne, że mówią, pani jest w ogóle cudowna i w ogóle ten cieszy się. No cóż, ja mam powiedzieć, no jesteś cudowna, no jesteś. Tak, nie. Moje dzieciaki mówią, moi przyjaciele i przyjaciółki też tak mówią. A dzieci poszły... Nie, w ogóle kocham ludzi, wiesz. Dla mnie to jest frajda, wiesz, występować dla ludzi. Nawet pamiętam, jak mi Bardini, który mnie uczył też, powiedział, pamiętaj, Danka, jak będziesz nawet występowała w kurniku, dla jednej kury, to tak jakbyś miała, wiesz, wielką scenę wielu ludzi, bo masz to zrobić uczciwie. Tak samo rzetelnie, jakbyś to robiła dla kilku tysięcy. No i to jest prawda. To jest prawda, że ty masz doskonały kontakt z publicznością i oglądanka Bart Filipa, kiedy występowałaś. Bardzo ci dziękuję za pozdrowienia i za dedykację dla mojej mamy. Ależ bardzo proszę. To Złoty Pierścionek, też to chyba też ulubiony twój utwór, prawda? Bo też był... Tak, bo moje, wiesz, ja nawet mam tą płytę z lat 60. i to był ulubiony utwór mojej mamy, która uwielbiała to śpiewać. I ja powiedziałam, mamusiu, jak nagram płytę z lat 60., to na pewno umieszczę tą piosenkę, na pewno. I to zrobiła wielką przyjemność. Zresztą Rena Rolska wylansowała, moja sąsiadka cudowna, wiesz, tu w Warszawie, śpiewała cudownie ten utwór. No w ogóle dużo wspaniałych jest ludzi, wiesz, śpiewających. Mm-hmm. No i właśnie ty masz ten kontakt wspaniały z publicznością. Wyciągasz przystojnych padów. Wyciągasz. No. Ty to się masz dobrze, Darka, ja ci powiem, wiesz. No, słuchaj, ale wiesz, kobiety też są ze mną. Czasami jak brakuje panów, to i kobiety ze mną cudownie na scenie, wiesz. Także do You Can Dance byśmy się mogły nadawać, wiesz, jakby jeszcze był ten program, nie? Ja ci powiem, że nie, raczej panów na twoich koncertach to nie brakuje. Tutaj Aksanu się nie martwiła o to. Danusiu, ale był ten okres taki początkowy, bo chronisz swoje dzieci, mówisz, chroniłaś, że uzmysłowiłaś sobie, że nie tędy droga, ale był okres tej fascynacji, tego, ojej, jestem gwiazdą, było coś takiego u ciebie? To znaczy, cieszyłam się, że wiesz, że było większe zainteresowanie moją osobą, rzeczywiście. Mówię, po powrocie z Paryża, kiedy wiesz, pojawiło się parę takich elementów, tak. Ale powiem ci, że ja pamiętam jak taką kiedyś rozmowę z cudowną Hanką Bielicką, która powiedziała mi, jak pracowałam pod wieczorku przy mikrofonie, ona bardzo dużo występowała. Mówi, Danusia, Boże, ty jesteś tak nieprawdopodobnie utalentowana, będzie ci bardzo trudno ułożyć sobie życie prywatne. A ja powiedziałam, pani Haniu, ale ja potrzebuję mieć. Ja marzyłam o tym, żeby mieć syna i córkę i spełniłam swoje marzenia. I wyobraź sobie, że pod koniec życia ona mi powiedziała taką niesamowitą rzecz, dosłownie parę miesięcy przed śmiercią, bo żeśmy razem występowały i ja byłam takim supportem do jej oczywiście recitali i ona mówi, patrz, tu już nie wystąpi, tam nie wystąpi, ale mówi, chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Po tylu latach, jak cię obserwuję, udało ci się co? To, co mnie się nie udało i wielu artystom i artystkom się nie udało. Udało ci się, jak to się mówi, stworzyć prawdziwy dom. Mówi, ja przelałam całą miłość na zwierzęta, które zresztą ja też kocham, bo ja ponad miesiąc zwierząt uratowałam w swoim życiu i po prostu nigdy nie przeszłam obojętnie, jak coś się dzieje na moich oczach. Po prostu taka jestem. Zawsze miałam i zwierzęta miały u nas zawsze bardzo dobrze. I zawsze brałam ze schroniska, także akcje robiłam, to jestem trochę wariatka pod tym względem. Ale ona mi wtedy powiedziała, Danusia, tego ci zazdroszczę, że to by się udało. Że wychowałaś dwoje dzieci. Masz wspaniałe dzieciaki, one przychodziły czasami i na koncerty, zanim już nie ułożyły, prawda, swojej, nie poszły swoimi drogami. Bo moja córka, wiesz, daleko mieszka, w Dubaju, wiesz, właściwie, przepraszam, nie w Dubaju, bo mieszkała, a przeniosła się do Bahrajnu. A syn tutaj mieszka i wiesz, i prowadzi, i mam wspaniałe wnuczki. Naprawdę, co, ja mam wszystko. Ja się spełniłam. I ona powiedziała, że ona mi tego autentycznie bardzo, bardzo zazdrości. Ale wiesz, przychodzi taki moment, wiesz, to, że się rozwiodą, to wiesz, to jest też, dlaczego się rozwiodą, to nawet w książce swojej biograficznej mówię. Także konkretnie dlaczego się rozwiodłam, to jest skomplikowane.
ukierunkowane od strony psychologicznej, ale wiesz, nic więcej nie będę jakby mówiła w tej kwestii. Najważniejsze, że się spełniłam przez 25 lat do pełnoletności moich dzieci jako matka i moje dzieci nigdy nie mogły powiedzieć, że nie miały normalnego domu. Wszystko miały. Ja nawet jak przyjeżdżałam o 3-4 rano, wiesz, z koncertów, to śniadanie musiałam ja przygotować, sprawdzić jeszcze, czy są lekcje odrobione, wszystko. Także no właśnie, moje dzieciaki wiesz, mają bardzo... i zawsze się do mnie dzwonią, co mnie słychać, czy się dobrze czuję i tak dalej. Ale wiesz, nie wchodzę w ich życie, a jednocześnie nie spełniam się, może wiesz, dokładnie jako babcia, bo ja po prostu nie muszę. Wiesz, one mają fajny dom i tyle. Alabama do Noemi trafi, z bawełny pończoch cała noc. Choć w Alabama jak w drewnianej szafie jedwabnych kiecek moc. W tej szafie gruchaj z gołąbkami swemi, klekoce w rynku stary Ford. To jedzie diabeł do Noemi, rozpiera się jak lord. O, mówi diabeł, Alabama, Noemi biodra ma jak hamak. O, mówi diabeł, Alabama, pończocho czarna bawełniana. Do szyby diabeł wrzuca ognia grochy, Noemi otwórz piekło drzwi. Noemi nie chce bać się ani trochę, w uśmiechu mruży brwi. Brudny Joe w barze koktajl miesza, karaluch tłucze głową w szkło. Przez szyn kwas nocy niebo nogi zwiesza, obrączek czarnych sto. Jeżeli płaczesz, otrzyj łzy pończochą. Jeżeli kochasz nowe ku. Ach, czyjeś serce wpadło do pończochy, osuwa się do stóp. O, mówi diabeł, Alabama, Noemi to prawdziwa dama. O, dzisiaj będę w Alabama, kto ze mną chce do Alabama. Kto w Alabama do Noemi trafi, z bawełny pończoch cała noc. Choć w Alabama jak w drewnianej szafie jedwabnych kiecek moc. Jak mają na imię? Moje, ale co, wnuczki? Nie, dzieci.
Moje dzieci mają Szymon i Weronika. No to pozdrawiamy Weronikę i Szymona. Bardzo często jest tak. Dziękuję bardzo, że już moje wnuczki też możemy. No to, a wnuczki jak mają możemy na imię? Możemy pozdrowić bardzo serdecznie Tomirę i Gaję. Gaja, piękne imię. Ziemia. No, piękne imię. Tak. Ale moja córka była też, Niko, nie wiem czy mogę o tym mówić, była dawczynią, także ma bardzo pomogła, wiesz, na przykład w Polsce, która ma dwoje wspaniałych dzieci. Wiesz, ma bliźniaki, tam mam mnie, także mam nieoficjalnie też. Danusiu, bardzo często, rzeczywiście ci się udało, bo bardzo często kariera niszczy rodziny, niszczy, bo wybierasz albo jesteś... Ale wiesz, to wynika z tego, że przy tej codzienności, wiesz, no, ja dziękuję, że mnie nie przyjęto do szkoły teatralnej, bo mi brakowało punktów za pochodzenie, ale poszłam i wtedy nawet w Ardynie i moja cudowna pani profesor od dykcji, pani profesor Świderska, Aniela, żona wspaniałego aktora Pawlika, powiedziała, że Danusia, rób po 2 lata w jednym roku, ale te twoje zacięcia aktorskie i tak zostanie. Także ja, bo wtedy już nie było wydziału, wiesz, piosenki i teraz dopiero znowu po 3 latach wrócono, wiesz, dopiero od 3 lat i znowu w szkole teatralnej otwarty wydział piosenki, co w ogóle było bzdurą wtedy, że zlikwidowano. Rozumiesz, to w ogóle była głupota. Ale poszłam wtedy właśnie do Wyższej Muzycznej i to był bardzo dobry kierunek, bo łatwiej jest swoje predyspozycje aktorskie przez muzykę, bo muzyka się rządzi pewnymi prawami, wiesz. Aktorka jak czegoś nie będzie w stanie zaśpiewać, to powie. Rozumiesz, to jest ta różnica między jak gdyby aktorami mimo wszystko prawdziwymi, a piosenkarzami. To jest tak zwana kwestia impostacji głosu. No. Dobrze, Danusiu, czy jest coś, co chciałabyś jeszcze zrobić, a dotychczas nie zrobiłaś? A słuchaj, bo mówię o tym także w książce i w tym, że ciąg dalszy nastąpi. Ja nie powiedziałam ostatniego. Ja będę właśnie, bo ty wskoczyłaś akurat w czas, gdzie za parę miesięcy zacznę 45-lecie swojej pracy zawodowej. Także, wiesz, książka będzie podsumowaniem moich tych 45 lat i pokazania prawdziwej historii piosenki polskiej. Wiesz, łącznie z tym, jak dostawałam dodatkowe, wiesz, dokumenty na powierzchnię, wiesz, ze względu na wykonywany zawód, wiesz. No naprawdę, ja przez wszystko przeszłam jak kategorię BAS. To są takie, wiesz, fajne elementy, które bardzo pomagają, że się nie jest artystą jednego, dwóch, trzech sezonów. Bo wiesz, korporacje robią tak, kurczę, że wykorzystują przez pewien okres czasu, ale to są igrzyska, nie? Igrzyska, więc trzeba szukać następnych, nowych, nie? I będzie trudno się pogodzić z artystą, że już będą odstawieni troszeczkę na bok. Jest kwestia nie zaistnienia w branży muzycznej, jest kwestia przetrwania w niej. A wiesz, ja mimo, że się krępowałam wiele lat mówić o tym, że jestem po studiach muzycznych, niestety jestem magistrem sztuki, to tak ładnie brzmi, no. To muszę ci powiedzieć, że bardzo mi to teraz procentuje. Właśnie w tym trzecim etapie życia, to, że wiesz, mogę śpiewać godzinami, mówić godzinami, bo wiesz, ja się uczyłam wokalu przez ten i to bardzo, bardzo pomaga w następnym etapie życia. Bardzo. No właśnie. Także to jest to, co bym chciała jakby na podsumowanie powiedzieć, że mam konkretne plany, mam nadzieję, że będę realizować swoje projekty, których sobie ustawiam, co bym chciała jeszcze zrobić. A co z tego wyjdzie, to czas pokaże. Wyjdzie niedługo książka, czekam już z niecierpliwością na tą twoją biografię. Tak, jak powiedziałeś, będzie to kolorowy ptak polskiej piosenki, taki będzie zresztą. No ale właśnie, jak jesteśmy przy książkach, to Danusia uwielbia czytać, jak ma czas, to jakie to książki, jakie to książki. Zawsze lubiłam, słuchaj, to jest pasja moich rodziców, którzy wiesz, no, kilka tysięcy w domu książek, to jest, wiesz, co książka w rękach, to jest w rękach. To tak samo jak płyta. E-booki robić różnego typu, ale wiesz, zawsze kochałam książkę w rękach. No. Wiesz, no trudno nawet płyty nam, artystom dawać, wiesz, bo prawda, płyty, wiadomo, że sprzedaży, kiedyś się sprzedawało, jak był wielkie gwiazdy Elvis Presley, prawda, miliony płyt się sprzedawało i tak dalej. Teraz jest, wiesz, ten dramat, że po prostu sprzedaje się o wiele mniejszą ilość, ale żadna licząca się gwiazda nie zrobi takiego numeru, że nie wyda płyty, nawet płyty CD czy płyty analogowej, dlatego, że mimo, że jest mniej
teraz produkuje. Trudno przyjść z pendrive'em, powiedzieć bardzo proszę, daję tu płytę, nie? Mm-hmm. Nie, no ja uwielbiam fizycznie mieć płytę, popatrzeć na zdjęcie. Ja też, wiesz, nie da się pewnych rzeczy zrobić, wiesz, jak się nie patrzy komuś prosto w oczy, prawda, nie rozmawia się. Stąd, wiesz, te depresje, które są młodych ludzi, wynikają z tego, że nie ma kontaktu z drugim człowiekiem. Patrz, my mamy przez telefon, prawda, kontakt, to i tak jest lepiej, aniżeli patrzymy sobie, wiesz, przez telefon, wiesz, w taki, a nie inny sposób. No, ale mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i się urzucimy sobie w objęcia. Kuś, to piękny plakat i pozdrawiam się, uśmiecham się, bo ty też się uśmiechasz tutaj na zdjęciu. Nie. Fajna jest. Ja się ty też jesteś fajna. Ja się uśmiecham do fajnych ludzi. Aga Luda Sankiewicz jest cudowną osobą, no naprawdę ikoną. Ja chciałam ci, Danusiu, życzyć no, jeszcze większego szczęścia, życzyć pomysłu, bo ty masz szalone pomysły, ty masz tych pomysłów bardzo dużo. Tak, muszę ci powiedzieć, że jakby jestem prekursorem w bardzo wielu rzeczywiście dziedzinach życia i to spowodowało, wiesz, jak to się robi po raz pierwszy. Rozumiesz, że jestem takim prekursorem, bo ktoś musiał te tematy tabu ruszyć, prawda? Nawet w nowej rzeczywistości naszej polityczno-społecznej, prawda? Ale nie przekraczając pewnej granicy takiej i wiesz, a teraz już doszło do absurdu, który, wiesz, powoduje to, że zaczyna mimo wszystko świat iść w trendy nieco inne. Wiesz, świat w tej chwili zaczyna doceniać, zobacz, i filmowy, i artystyczny, muzyczny, ludzi, którzy coś już osiągnęli, którzy mają doświadczenie, którzy coś czują. Rozumiesz? Nie można, sztuka prawdziwa zawsze się obroni. Bez względu na to, czy ktoś ma 10 lat, czy ktoś ma 100 lat. To prawda, to prawda. No, to nie ma znaczenia żadnego. A ty rzeczywiście to, co robisz i aktorstwo, bo przecież każdy twój występ to jest pewnego rodzaju spektakl. Ja życzę ci tego, żeby tych spektakli było bardzo dużo. Obroniłaś się przed właśnie manipulacją menedżerską. Jesteś sama sobie, no w tej chwili Agnieszka jest, prawda? Ale nie, ja mam wspaniałą w tej chwili. Tak, Agnieszkę pozdrawiamy, wiesz, Agnieszka jest... No, Agnieszkę, Małgosię, także wiesz, mam wspaniałe kobiety, które stworzyłyśmy świętą trójcę. I pozdrawiamy świętą trójcę. I robimy. Dobrze. Cudowna kobieta, proszę Państwa, i kiedy się jej słucha i można było z nią przegadać 100 godzin i jeszcze byłoby mało, a ja powiem tylko tyle, kochajmy polskich muzyków, wokalistów, kupujmy ich płyty, szukajcie płyty, to jest naprawdę powrót do przeszłości, cudownej przeszłości i te romanse rosyjskie, które... Odrzućmy politykę, ale one ale są piękne, tak. One są piękne i w wykonaniu jeszcze Danusi tym bardziej. Danusiu, bardzo, bardzo ci dziękuję, że zaufałaś naszemu radiu, że zgodziłaś się na rozmowę ze mną i mam nadzieję, że nasz kontakt się nie urwie. Oczywiście, Iwonko, ja też bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Była to dla mnie wielka przyjemność porozmawiać z tobą. Teraz oczywiście potrzebuję fizycznego spotkania z tobą. Zapraszam cię serdecznie do Warszawy. A ja mam nadzieję, że zdarzy się tak, że prędzej czy później wystąpię w Rudzie Śląskiej i po prostu oby tak poznam było. Twoich mieszkańców i naprawdę wszystkiego dobrego życzę z całego serca. Jest to wielka przyjemność dla mnie i naprawdę kocham was po prostu. A my kochamy ciebie. Moim i państwa gościem była Danuta Stankiewicz. Dziękuję. Pomiędzy mych nut stronicami z warszawskich dni wspomnienie. Róża, którą z uśmiechem dostałam miły od ciebie. Nie płacz, kiedy odjadę. Będę przy tobie. Nie płacz, kiedy odjadę. Zostawię ci tę melodię, piosenkę, która przypomni niepowtarzalne te chwile. Tobie jedyny. Ti amo.
miłości śladem. Więc zanurz naszą melodię i nie płacz, kiedy objadę. Jest Danuta Stankiewicz, Powrót do przeszłości. Ja wiem, że młodzi ludzie może nie doceniają tych piosenek, ale one są bardzo ważne, bo tworzą historię polskiej piosenki, bo pokazują, jak było kiedyś, a ten dzisiejszy świat, świat bez wartości, świat bez hierarchii wartości, bez uporządkowania, zionący nienawiścią do drugiego człowieka, potrzebuje powrotu do przeszłości. Danusiu, ja ci bardzo, bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję ci, że jesteśmy w kontakcie cały czas. Dziękuję ci za te piękne utwory. Jeszcze raz dziękuję oczywiście mojemu kochanemu Filipkowi za to, że przypomniał o twojej osobie i że nas skontaktował. Myślę, że Danuta Stankiewicz to jest rzeczywiście kobieta szczęśliwa, kobieta spełniona, ale cały czas będzie jeszcze zaskakiwała i tego jej życzę. Za chwileczkę usłyszymy jeszcze jeden utwór, a później będziemy się żegnać. Danuta Stankiewicz jeszcze przed Państwem.
tylko ten, kto nie stoi, nie czeka, bo zbyt dobrze o tym wie. Słowo być znaczy iść setki mil w nowo dal. Jeszcze dziś radzę ci, w mapę spójrz, bilet kup, w drogę rusz choćby sam. Możesz ty tak dziś pojechać z tego miasta, z tego domu, wczesnym rankiem o świtaniu i nie mówiąc nic nikomu. Może by tak gdzieś pojechać, niekoniecznie w pilnej sprawie, kiedy każdy za czymś goni, ty na przykład goń marzenia. Właśnie tak śpiewa Danuta Stankiewicz. Jeszcze raz Danusiu bardzo, bardzo dziękuję. Moi drodzy, za tydzień ostatnia audycja przed dłuższą przerwą. Zjawa Blues znika. Miejmy nadzieję, że powróci we wrześniu. A za tydzień Jacek Korochoda, gitarzysta, kompozytor, muzyk sesyjny, nauczyciel. Przede wszystkim zafascynowany jazzem, wielokrotny laureat różnych nagród. Zapraszam serdecznie na tą ostatnią audycję i wtedy jeszcze wam opowiem, co będzie, jeżeli powrócę we wrześniu, a dziać się będzie. Naprawdę, będziemy mieć tutaj znane nazwiska, mniej znane może również, będzie również jedna audycja z piosenkami tylko po śląsku. Myślę, że to spodoba się naszemu Koziołkowi, spodoba się naszemu szefowi, bo wystąpi kobieta, która śpiewa pięknie, ale śpiewa po śląsku i może dobrze, że po śląsku. Kochani, bardzo wam dziękuję za obecność, wszystkim tym, którzy się ujawnili i tym, którzy się nie ujawnili. Dziękuję jeszcze raz Danusi, dziękuję Filipowi. Dobrej nocy. Miłego wieczoru, jeżeli ktoś jeszcze nie idzie spać, jutro przepięknej niedzieli, uważajcie na siebie, upały są ogromne, więc no, trzeba troszkę na siebie uważać. Zapraszam za tydzień i zostawiam was na dobranoc z jednym utworem Jacka Korochody, jednym z niewielu, który ma gdzieś tam wokalnie kilka słów wyśpiewanych, bo to przede wszystkim instrumentalista. Dziękuję. Dobranoc, to była audycja Polscy Muzycy 106, a audycję prowadziła dla was Zjawa Blues, czyli Iwona Bernatowicz. Śpijcie dobrze, do usłyszenia. Grywasz czasami? Na pewno. Masz już zawsze czas na granie. My też trochę mamy.
panie, tak jak na spanie, raczej szkoda go. Codzienne troski na drugim planie. Panowie, panie, nasza jest noc. Zasuń żaluzję, zostaw na później sprawy, na które mały masz wpływ. Soprany basy i plany trasy najlepsze życiu nadają rytm.